Przy pracach z ogniem, szczególnie podczas wyposażania statku, trzeba uważać, aby nie poparzyć pracujących obok albo nie zapruszyć ognia. Zawsze pamiętajmy, że oprócz nas pracują tu jeszcze inni. Nie stwarzajmy więc zagrożeń dla nich i dla siebie. I znów pytanie, co jest tu wykonywane nieprawidłowo, a co prawidłowo? Patrzmy uważnie.